Poczekaj, jeżeli jesteś rodzicem, nie skroluj. Jeżeli twoje dziecko pokazało ci ten filmik, to bardzo cię proszę, żebyś wysłuchała go do końca. Nazywam się Szymon Niemiec, jestem psychologiem i psychoterapeutą. Tutaj na TikToku od dłuższego czasu odpowiadam na pytania, udzielam porad, wyjaśniam różne kwestie związane z psychologią. Bardzo często w mojej praktyce pojawiają się pytania, jak powiedzieć rodzicom o tym, że ma się problem, albo jak nakłonić rodzica do tego, żeby zabrał mnie do psychologa, do psychiatry. Dzieci bardzo boją się mówić wam o tym, że mają problemy. Boją się z różnych powodów. Niektóre boją się tego, że zostaną wyśmiane albo zlekceważone. Inne boją się tego, że zrobią wam problem, że to wy będziecie przez nie cierpieć. Mam do ciebie ogromną prośbę. Jeżeli twoje dziecko kiedykolwiek przyjdzie do ciebie i powie, że potrzebuje wizyty u psychologa, albo potrzebuje wizyty u lekarza psychiatry, albo że nie radzi sobie ze swoimi problemami, nie lekceważ go. Nie oceniaj, nie wyśmiewaj, nie tłumacz dziecku, że jego problemy są nieważne albo mało istotne. Bo to może być ostatni raz, kiedy twoje dziecko ci zaufa. Ja niestety bardzo często mam do czynienia z rodzicami, którzy nie umieli zareagować, którzy spotykają się z ogromnym cierpieniem i ogromną traumą związaną z próbą samobójczą albo wręcz ze śmiercią dziecka. Nie chcemy, żebyś ty był kolejną taką osobą. Zapytaj swojego dziecka, jak możesz mu pomóc. Jeżeli poprosi cię o to, żebyś zabrała go do lekarza bądź do psychologa, zrób to. Wiem, możesz teraz myśleć, Boże, moje dziecko nie ma problemów. Cmentarze pełne są takich dzieci, które nie miały problemów. Dziecko, które przyjdzie do ciebie i powie, że ma problem, woła o pomoc. Wysłuchaj. Dzisiaj nawet 4, 5, 6-latki mają objawy depresji. Mamy takich pacjentów. Spotykamy się z nimi w gabinetach. Jak mantrę powtarzamy rodzicom jedną ważną rzecz. Dzieci też cierpią. Wysłuchaj swojego dziecka. Nie odrzucaj.